kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na pierniczki, ale to ciasto możecie również wykorzystać do zrobienia domków z piernika. Świetnie się nadaje, nie przykleja się do blatu kuchennego czy też stolnicy, ale także podczas wykrawania nie rozrywa nam się. Jest też fajny, bo uzyskuje taką samą formę, którą wkładacie, ponieważ to ciasto nie wyrasta. Nie jest na bazie żadnego proszku do pieczenia, ani też sody. Dlatego też pozwala nam zachować taką samą formę. Może minimalnie rośnie, bo tu są też jajka, ale naprawdę uzyskujecie taką samą formę, którą wykrawacie. Ja natomiast to ciasto dzisiaj wykorzystam również do pierniczków, ale także i do zrobienia takiego domku z piernika. A zainspirowała mnie ta oto właśnie kula śniegowa. I tak sobie wymyśliłam, że dekoracją na tort, który przygotuję, będzie właśnie oto taka kula śniegowa. I wykonałam ją właśnie oto taki domek i przykryłam. Miałam po prostu wazon w kształcie kuli i użyłam właśnie w tym celu. I wygląda to też jak taka właśnie kula śniegowa i ta dekoracja przyjdzie na sam wierzch mojego tortu kokosowego. A tort kokosowy zobaczycie przepisy w następnym odcinku. Ja natomiast dzisiaj w tym odcinku nie pokażę Wam, jak zrobić taki domek z piernika, jak go udekorować. Pokażę Wam sam przepis na ciasto. A jeżeli będzie zainteresowanie, to oczywiście mogę Wam pokazać w innym odcinku, jak przygotować taki domek, jak go złożyć i udekorować w prosty sposób. Natomiast dzisiaj tylko Wam pokazuję, jak wygląda taki domek, a to ciasto również możecie wykorzystać do zrobienia pierników i wtedy ozdobić go lukrem królewskim. Mam nadzieję, że zainspirujecie się moim pomysłem. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaczynamy! Do przygotowania pierniczków będziemy potrzebować przyprawy do piernika, masło, kakao, mąka pszenna typu 500 ja używam, cukier, zwykły kryształ, jajko i oczywiście miód. Ja mam tutaj miód wielokwiatowy. Do garnka włożyłam sobie już miód, teraz wsypię cukier, masło i do całości dodamy kakao. Włączam grzanie i musimy wszystkie składniki rozpuścić. Pamiętajmy, aby wszystko nam się roztopiło, ale nie zagotowało. Musimy sobie delikatnie to wszystko ładnie rozpuścić. O, już mam ładnie wszystko rozpuszczone. Teraz wyłączam grzanie. I poczekamy, aż nam minimalnie ostygnie, aby było, żeby ten płyn był temperatury pokojowej. Do misy, w której będziemy przyrządzać nasze pierniczki, wsypuję przesianą mąkę wraz z przyprawą do piernika. Jeżeli nie macie przyprawy do piernika, to podaję Wam przepis pod filmikiem Paper Nauciesz, podlinkuję Wam oczywiście pod tym przepisem. Możecie zrobić sobie samemu przepyszną przyprawę do piernika. I teraz wbijam jajka, w moim przypadku. Lekko możemy sobie wymieszać te jajka. I teraz wlewamy całą zawartość naszej mieszanki, wcześniej przygotowanej. Wygarniemy sobie wszyściutko. Pachnie przepięknie, tak świątecznie. Naprawdę polecam Wam te pierniczki, są proste w wykonaniu. Ciasto się nie klei, minimalnie możemy je podsypać, ale to zależy od typu mąki, jaki macie.
ale przeważnie to ciasto jest naprawdę super, nie klei się, nie rozwala, także wychodzą przepiękne pierniczki. Ja już teraz dłużej nie będę mieszać łyżką, włączę sobie po prostu maszynę i maszyna za mnie wykona pracę. Wy natomiast możecie wymieszać sobie ręką, żadnych przeszkód nie widzę, a ja sobie upraszczam pracę i włączam maszynę. Zakładamy hak do mieszania, włączamy na małych obrotach. Stopniowo zwiększamy. Zbieramy sobie z boku odrobinę, aby wszystko nam się ładnie wymieszało. Ciasto już mamy wyrobione. Jeszcze na stolnicy po prostu sobie zobaczymy, skontrolujemy, ile tej mąki możemy dosypać, ale ona jest już bardzo, bardzo plastyczna. Chociaż odrobinę podejrzewam, że sobie podsypiemy. Oczywiście to ciasto jest w tym momencie ciepłe, także musimy wziąć pod uwagę, że masło jest roztopione, także tej mąki nie możemy za dużo podsypywać, ponieważ one będą później zaś naprawdę takie twarde i niemiłe w smaku. Będzie wyczuwalna ta mąka. Podejrzewam, że ona jest już dobra. Tak, fajne. Naprawdę. Naprawdę. Ona nam się nie klei do rąk. Musimy je teraz schłodzić odrobinę w lodówce i wtedy będziemy je rozwałkowywać i już ciasto mamy gotowe w sumie do pracy. Ale spójrzcie, ono się naprawdę nam nie klei. O, spójrzcie, ono bez podsypywania nie klei nam się. Naturalnie, że jeżeli będziemy rozwałkowywać, możemy odrobinę podsypać, ale naprawdę odrobiną mąki ono nam się nie klei do rąk, do maty. Ja mam tego ciasta naprawdę sporo, bo przygotowałam go z dwóch porcji. Podzielę sobie teraz na pół, zawinę folię spożywczą i wrzucę do lodówki na co najmniej pół godzinki, aby nam związało to ciasto. Ciasto nam się odrobinę schłodziło. Kroję sobie kawałek. Resztę możemy sobie ponownie zawinąć i włożyć do lodówki. Teraz sobie rozwałkuję, podsypując odrobiną mąki. I rozwałkujemy to ciasto tak mniej więcej na milimetr, półtora. Pamiętajmy, że to ciasto nie ma tutaj ani sody, ani proszku do pieczenia, także ono nie będzie nam zbytnio rosło. Tak, ciasto mam już fajnie rozwałkowane. Ja mam tutaj dosyć sporo foremek. Możecie użyć foremki, jakie tylko macie. Gwiazdeczki, czy też renifery o takiej świątecznej tematyce. Ja sobie wybiorę gwiazdeczkę. I wykrawamy sobie gwiazdeczki. Oczywiście robiąc jak najmniejsze odstępy, aby nie marnować rozwałkowanego ciasta. To ciasto jest naprawdę fajne, bo nie musimy za dużo podsypywać i będzie tym bardziej smaczniejsze. Przekładamy sobie oczywiście na przygotowaną blachę z papierem do pieczenia. Możecie sobie posmarować później te pierniczki przykładowo mlekiem lub też jajkiem, ale one wtedy będą takie
bardziej świecące. Ja chcę zachować takie matowe. One tak będą dekorowane lukrem królewskim, także nie zależy mi na tym, aby one się nam błyszczały. I tak przekładamy sobie po kolei. Tak, moi drodzy, prezentują się upieczone pierniczki. Jeszcze mam tutaj sporo ciasta, także zabieram się do dalszej pracy, ale chciałam Wam pokazać, są dosyć twarde, także świetnie nadają się do lukrowania. Tak prezentują się już skończone, udekorowane cukrem królewskim pierniczki. Możecie tutaj użyć swojej wyobraźni, użyć do tej dekoracji także cukiereczków, koralików, co tylko macie. Ja mam tutaj jeszcze w takiej puszce, później przykryję folią spożywczą i oczywiście na wierzch przykrywką. One wtedy zachowają dłużej świeżość. Tutaj natomiast wykorzystałam też ciasto, bo zrobiłam z podwójnej porcji, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Wymyśliłam sobie tutaj dekorację na tort kokosowy. Tort kokosowy ukaże się w następnym tygodniu, przepis na tort i na krem, jak możemy sobie przygotować w łatwy sposób. A ta dekoracja będzie na sam wierzch, będzie przykryte oczywiście to wszystko jeszcze taką kulą przezroczystą, będzie to odwzorowywać naszą taką kulę śniegową, w której będzie zamknięty taki przepiękny domek z piernika. Mam nadzieję, że ten przepis spodoba Wam się, wypróbujecie go, a ja tym przepysznym i słodkim akcentem żegnam się z Wami. Widzimy się w następnych filmikach. Do zobaczenia. Pa!